Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na wieczór w telewizji w Polsce. Obiecuję, że dzisiaj polityki będzie trochę mniej, dlatego że ona jest dobra jako przyprawa w takich programach wieczornych, moim zdaniem. Jak sól i pieprz, nadmiar szkodzi, a odpowiednia ilość dodaje smaku. Więc zaczniemy od polityki, tym bardziej, że dzisiaj miał wylecieć do Izraela zespół powołany przez premiera do spraw dialogu polsko-prawno-historycznego między naszymi krajami. Mam nadzieję, że wyleciał, ale zanim to się zdarzyło, nasza telewizja gościła dzisiaj u siebie rzecznika prezydenta, który również na temat niedawno uchwalonej ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie parę słów powiedział. Czy to jest dobra ustawa i legislacyjnie, i merytorycznie? To znowu odwołam się do wczorajszego wystąpienia pana prezydenta w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, gdzie prezydent mówił, że kiedy jako prawnik po raz pierwszy czytał te przepisy, to nie widział w nich nic takiego, co by mogło budzić jego wątpliwości, czy uznawać, że ta ustawa jest zła. Bo w tej ustawie chodziło jedno, o to, żeby można było walczyć o prawdę, także na gruncie prawnym, to prezydent mówił, i też prezydent wielokrotnie podkreślał, że przecież w tej ustawie ten główny zapis polega na tym, że kto publicznie i wbrew faktom, czyli muszą zaistnieć równolegle dwie przesłanki, że ktoś publicznie i wbrew faktom będzie przypisywał państwu polskiemu czy narodowi polskiemu współudział w zbrodniach niemieckiego nazizmu. I dla prezydenta to wydawało się przepis i potrzebny, i dobry. Natomiast pojawiły się głosy, że pewne zapisy mogą być nieprecyzyjne, mogą być różnie interpretowane. Pojawiły się takie głosy czy obawy, że na podstawie tych przepisów będzie można skazywać osoby, które będą się dzielić swoimi wspomnieniami z tego okropnego czasu II wojny światowej, że wtedy oni też będzie mi zagrażać więzienie. Prezydent mówił, że nie temu celowi ustawa służy, ale jeśli są takie wątpliwości, że ustawa może jest w pewnym sensie niedoprecyzyjna, czy trzeba ją zinterpretować, no to właśnie takim organem jest Trybunał Konstytucyjny. I stąd ten wniosek. Z jednej strony podpisanie ustawy i wskazanie, że ta ustawa wypełnia pewne oczekiwanie obywateli, żeby nie można było bezkarnie kłamać o polskich obozach śmierci, polskich obozach zagłady, różnie to jest formułowane. No, a z drugiej strony, skoro pojawiły się pewne wątpliwości, czy ustawa jest precyzyjnie określona, czy pewne zapisy są na tyle precyzyjne, żeby obywatele wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje pewnych działań, no to od tego jest Trybunał i stąd ten wniosek. Na czele polskiej delegacji, która udaje się do Izraela, stoi wiceminister spraw zagranicznych pan Bartosz Cichocki. Powiedział przed wylotem, że oczekuje, iż ta wizyta polskiej delegacji rozpocznie dialog, zakończy niepotrzebne i często niesprawiedliwe opinie na temat historii relacji polsko-żydowskich. I oprócz pana ministra Cichockiego w tym zespole uczestniczą wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, doktor habilitowany Grzegorz Berendt, wiceprezes IPN-u pan Mateusz Szpytma, dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Armen Artwich oraz członek zespołu pan redaktor Bronisław Wilcztań. Jaki skład jest delegacji, jeżeli chodzi o stronę izraelską, dowiemy się jutro. Tak powiedziała pani rzecznik rządu, że po spotkaniu dwóch zespołów pan minister Cichocki poinformuje opinię publiczną, kto z tamtej strony brał udział w tym spotkaniu. Jakie oczekiwania mamy w stosunku do rozpoczęcia tego dialogu polsko-żydowskiego, polsko-izraelskiego? Otóż Rzeczpospolita dotarła do sondażu, który został przeprowadzony na zlecenie rządu. Ten sondaż był przeprowadzony w poniedziałek i wynika z tego, że prawie połowa badanych uważa, że zmiana ustawy po wybuchu tego kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich jest nie do przyjęcia. Ale 2/3 opowiada się za prowadzeniem dialogu z Izraelem i wyjaśnianiem, że znowelizowana ustawa nie jest wymierzona w Żydów ani w pamięć o Holokauście. Jak już powiedziałam, sondaż przeprowadzono w poniedziałek, więc on jest sondażem po tych wszystkich burzliwych wydarzeniach, których obserwatorami byliśmy
mieliśmy ostatnimi czasy. To, że delegacja polska nie będzie negocjować treści nowelizacji ustawy, powiedział także, napisał na Twitterze szef gabinetu politycznego premiera, pan Marek Suski, pan minister Suski, który napisał: nie jedziemy do Izraela negocjować treści ustawy, chcemy wyjaśnić kontrowersje i podjąć dialog w oparciu o prawdę. A dziś rano w radiowej Jedynce szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, poparł stanowisko rządu, uważa, że to jest ustawa, która broni dobrego imienia Polski i jest nam potrzebna, i powiedział, dlatego za tą ustawą zagłosowaliśmy, żadne środowisko polityczne nie powinno mieć wątpliwości co do tego, że nie należy używać kłamliwych sformułowań, będziemy bronić dobrego imienia Polski niezależnie od tego, jaki jest rząd. Bardzo piękne słowa. Chciałam to szczególnie podkreślić i pogratulować panu Kosiniakowi Kamyszowi, że się potrafił zdobyć na tego typu słowa, będąc członkiem opozycji. Natomiast pamiętajmy o jednym, nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że ustawa jest zgodna z konstytucją, nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że nie jest zgodna w pewnych swoich fragmentach z ustawą i z konstytucją i należy ją zmienić, to zawsze, bez względu na to, jaka będzie opinia Trybunału Konstytucyjnego, w przyszłości zawsze ta ustawa może być nowelizowana, ale w jaki sposób będzie nowelizowana, zależy tylko i wyłącznie od polskiego parlamentu. I przechodzimy do dalszej części naszego programu. Naszym gościem dzisiaj jest państwa i moim pan Jakub Dudziak, który jest rzecznikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie taki pomysł, który się narodził na linii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Urząd do Spraw Cudzoziemców dotyczący dzieci uchodźców, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym z panem porozmawiać w ogóle o sytuacji cudzoziemców w Polsce, bo my mamy takie czasami bardzo mętne przekonanie, mylimy imigrantów z uchodźcami, migrację zarobkową z tą migracją polityczną, z proszeniem o azyl i tak dalej, i tak dalej. Czy można powiedzieć, że mamy w Polsce kilka grup cudzoziemców? Mamy ludzi z Unii Europejskiej, którzy u nas po prostu pracują w ramach tego wolnego rynku europejskiego, tak? Mamy ludzi spoza Unii Europejskiej, którzy również uzyskują w Polsce pozwolenie na pracę albo pracują w tej Polsce na czarno. I mamy grupę uchodźców politycznych, którzy do naszego kraju przyjechali dlatego, że w ich krajach jest wojna, są zamieszki, czują się niebezpiecznie. Można takiego podziału dokonać? Dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór. Tak, rzeczywiście, no, pewne podziały to może takim bardziej w kontekście publicystycznym można dokonywać. Ja z punktu widzenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców, no, posługujemy się bardziej podstawami prawnymi pobytu cudzoziemców w Polsce, tak, które w jakiś sposób oczywiście można przełożyć na to, co pani powiedziała, na to, o czym pani wspomniała. Czyli z jednej strony oczywiście cudzoziemcy tak zwani unici, czyli obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy oczywiście korzystają ze swobodnego wjazdu do Polski w ramach strefy Schengen. Cudzoziemcy z państw trzecich tak zwanych, czyli spoza Unii Europejskiej, którzy przybywają do Polski najczęściej na podstawie wiz, ale też w coraz większym stopniu, w coraz większej liczbie chcą ten pobyt w Polsce przedłużyć i w tym celu ubiegają się na przykład o zezwolenie na pobyt, które wydają urzędy wojewódzkie, i ta grupa cudzoziemców cały czas w Polsce rośnie. I rzeczywiście jest również ta grupa cudzoziemców, którzy do Polski przybywają w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli o ten tak zwany status uchodźcy, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Więc to są różne podstawy pobytu cudzoziemców w Polsce, tak, na takiej podstawie możemy takie podziały wprowadzić, na podstawie tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec dany w Polsce przybywa, tak, czy ma kartę pobytu wydaną na przykład w związku ze zezwoleniem na pobyt czasowy, czy jest to cudzoziemiec, który posiada na przykład status uchodźcy. Ale rozumiem, że wszystkie dzieci cudzoziemców, takich, którzy dłuższy czas przebywają w naszym kraju, mają prawo uczęszczać do polskich szkół, tak? Oczywiście, wszyscy cudzoziemcy w Polsce są objęci obowiązkiem szkolnym, tak samo jak dzieci polskie, i uczęszczają do szkół polskich w ramach ogólnego systemu oświaty ogólnopolskiego. Proszę nam powiedzieć, a w tej liczbie cudzoziemców, którzy w naszym kraju przebywają dłuższy czas, nie są tylko przejazdem, jaki procent stanowią uchodźcy? No to jest dosyć trudne do sformułowania, bo zależy od tego, w jaki sposób rozumiemy czy definiujemy uchodźcę, tak? Bo to jest dosyć różnie interpretowane i różnie... I no różnie... zgodnie z polskim prawem. No ale to też nie do końca jest tak wprost powiedziane, tak? No bo jedne osoby traktują uchodźcę jako... zaliczają tej grupy cudzoziemców, którzy na przykład są w trakcie procedury uchodźczej, tak? Złożyli wniosek, inne tylko zawężają tę grupę do osób, które
rzeczywiście otrzymały ochronę międzynarodową, a też przecież w tej grupie cudzoziemców, którzy na przykład przyjechali do Polski na podstawie wizy, też mogą być cudzoziemcy, którzy na przykład przyjechali z powodu, nie wiem, jakiegoś konfliktu zbrojnego na danym obszarze ich kraju, ale nie ubiegali się w Polsce o ochronę międzynarodową, tylko przyjechali na przykład na podstawie wizy, więc to jest uchodźca czy nie jest uchodźca, no to są takie dosyć niuanse, które, no nie, trudno mi tutaj to definiować, tak, nie jest to też... Tak, ale w proporcjach nawet prawie nie stanowią pewnie 1/3 cudzoziemców, nie jest to duża grupa. Cudzoziemcy, którzy otrzymali w Polsce ochronę międzynarodową, tak, czyli spełniali warunki nadania na przykład statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, bo takie dwie formy ochrony międzynarodowej można w Polsce przyznać. Takich osób jest niewiele, tak. Rocznie taki status otrzymuje od 300 do 500-600 cudzoziemców, mniej więcej, zależy to oczywiście od danego roku. A proszę nam powiedzieć, jeżeli to nie jest oczywiście tajemnicą, ile ośrodków dla uchodźców w Polsce mamy? W Polsce działa obecnie 11 ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy, więc to nie są osoby, które już ten status otrzymały, to są osoby w trakcie procedury, tak, czyli na granicy najczęściej złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy, ochrony międzynarodowej, i takie osoby w trakcie trwania procedury mają prawo mieszkać w ośrodkach dla cudzoziemców, które prowadzi Urząd do Spraw Cudzoziemców właśnie, ale też cudzoziemcy mogą mieszkać poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od naszego urzędu. I rozumiem, takie dwie formy, że w tych ośrodkach również mieszkają dzieci cudzoziemców, które chodzą do polskich szkół, a państwo ostatnio z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji wpadli na taki pomysł, złożyli taki projekt rozporządzenia, w którym może być prowadzona nauka dzieci w tych ośrodkach. To znaczy, no tak jakby przestają chodzić do szkoły, do której do tej pory chodziły, natomiast mają możliwość uczenia się w swoich ośrodkach. No spotkało to się z różnymi opiniami. W uzasadnieniu tego projektu rozporządzenia mówi się o tym, że uczęszczanie uczniów z innych państw do polskich placówek może ich zniechęcać do nauki, że mogą się nie uczyć z powodu opóźnień w realizacji programu, trudności w nadrobieniu wymaganego materiału. Mówi się o tym, że także obecność dzieci uchodźców może wpływać negatywnie i demobilizująco na ich polskich rówieśników. No pobrzmiewa to takim troszeczkę, taką troszeczkę próbą odizolowania tych dzieci, i cały pomysł na to, żeby ludzie przyjeżdżający do nas z innych krajów, którzy chcą w Polsce mieszkać, byli zasymilowani ze społeczeństwem, żeby wtopili się w nasze społeczeństwo, no tak jakby to jest zaprzeczenie takiego pomysłu. Rozporządzenie dokładnie, to nowe rozporządzenie dokładnie tak naprawdę zmienia jeden paragraf regulaminu pobytu cudzoziemców w ośrodkach. To jest dokładnie jedno zdanie, które mówi o tym, że nauczyciele mogliby otrzymać zezwolenie na długookresowe wejście na teren ośrodka. Bo też w kwestii wyjaśnienia należy dodać, że na teren ośrodków mogą wchodzić swobodnie pracownicy ośrodków lub mieszkańcy. Osoby z zewnątrz powinny, czy muszą uzyskać zezwolenie szefa urzędu na to, żeby na teren ośrodka wejść. Obecnie nauczyciele nie mają możliwości ubiegania się takie długookresowe zezwolenie na wejście na teren ośrodka, i to rozporządzenie właśnie wprowadza taką możliwość, ażeby ewentualnie takie zezwolenie długookresowe nauczyciel mógł otrzymać. A co ono ma na celu? Dlaczego nauczyciel ma wchodzić na teren ośrodka? Celem rozporządzenia nie jest absolutnie w żaden sposób wykluczenie dzieci z polskich szkół czy z tego całego systemu, w którym obecnie się uczą. Naszym celem było to, żeby dać samorządowi pewną nową możliwość ewentualnej organizacji edukacji szkolnej dla dzieci uchodźczych, zwłaszcza w tym pierwszym etapie zaraz po przyjeździe do kraju. Ani Urząd do Spraw Cudzoziemców, ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ma absolutnie możliwości ani planów wpływania na to, jak organizacja tej edukacji będzie zorganizowana, bo trzeba pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie gmina, samorząd tę organizację dzieci mieszkających w naszych ośrodkach organizuje, i tak jak jest dotychczas, tak również to będzie w przyszłości. Natomiast cały czas szukamy takich możliwości, ażeby ta edukacja była jak najsprawniejsza i jak najefektywniejsza, tak? Wprowadziliśmy we wrześniu 2016 roku taką możliwość, ażeby w szkołach funkcjonowały takie oddziały przygotowawcze dla naszych dzieci, które są w ośrodkach. Prowadzimy intensywne nauki języka polskiego. Cały czas te godziny lekcji dodajemy, tak ażeby ta nauka była jak najbardziej intensywna, żeby dzieci jak najszybciej tego języka się nauczyły. Wprowadziliśmy również do szkół tak zwanych asystentów międzykulturowych, z których mogą korzystać dzieci nieznające języka polskiego, a ci asystenci, znając język ojczysty właśnie tych dzieci cudzoziemców, mogą im pomóc
pomóc w codziennym przebywaniu w szkole. I to nowe rozporządzenie, ta nowa możliwość jest kolejnym jakby etapem dania takich poszerzenia możliwości dla samorządu, w jaki sposób samorząd może tę edukację zorganizować, bo nie da się ukryć, że to tak naprawdę samorząd najlepiej wie, w jaki sposób tę organizację nauki właśnie w danej społeczności lokalnej zorganizować. Zna swoje możliwości, zna też potrzeby i wyzwania. I to samorząd na pewno, samorządy najlepiej wiedzą właśnie, jak tę edukację zorganizować. Tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie możliwość i my myśleliśmy o tym w kontekście właśnie tego pierwszego momentu po przyjeździe do kraju, tak? Ażeby dzieci mogły w ośrodku przygotować się do pójścia do szkoły. Na przykład nauczyć się podstaw języka, wprowadzić się niejako w ten rytm nauki szkolnej, bo dzieci przyjeżdżają w różnych momentach, często w środku roku szkolnego, nie znając języka polskiego. Możemy sobie wyobrazić, że nie jest to łatwa sytuacja, żeby z dnia na dzień wejść do polskiej szkoły i jakoś się w tych realiach odnaleźć. Więc docelowo jak najbardziej nie chcemy absolutnie oczywiście dzieci z polskich szkół wykluczać. To jest poza tym tylko możliwość, czy samorządy z tego skorzystają. Zobaczymy, my ze swojej strony będziemy cały czas tak starali się to kształtować, tę sytuację, żeby była jak najkorzystniejsza i dla cudzoziemców, i dla samorządu, bo musimy te jakby dwie sytuacje, czy te dwie grupy pogodzić też, żeby te ośrodki w tej społeczności lokalnej jak najlepiej funkcjonowały. Rozumiem. My wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ponieważ będziemy w drugiej części naszego spotkania mieli możliwość wysłuchania opinii nauczycielki, która pracuje z dziećmi uchodźców od wielu, wielu lat. Ta szkoła, której pani Jeziorska jest nauczycielką na Targówku w Warszawie od 2010 roku. Dzieci uchodźców tam się uczą i posłuchamy, po prostu poprosimy o opinię i o podzielenie się doświadczeniami z nami. Ale muszę wykorzystać pana okazję, że pan jest w studiu, i zapytać go o to, co było tak jakby tematem poprzedniego programu, gdzie rozmawialiśmy o pracy cudzoziemców w Polsce, o tym, że jednak spory procent ludzi spoza granic naszego kraju pracuje w Polsce w tej szarej strefie, na czarno, i że są problemy z tym związane. Ja już nie mówię o takich drastycznych przypadkach, które są wyjątkowe, jak kwestia Ukrainki, która została porzucona przez swojego pracodawcę w trakcie ciężkiego wylewu, ale wydaje mi się, że coś chyba w polskich przepisach za bardzo nie jest tak, jak powinno być, skoro ten rynek pracy potrzebujący rąk do pracy, bo mamy niestety deficyt, mamy bardzo niskie bezrobocie, 4,4%, a w niektórych sektorach naszej gospodarki tych rąk do pracy naprawdę tragicznie brakuje, budowlany i tak dalej, i tak dalej. Czy z punktu widzenia pańskiego urzędu rzeczywiście są pewne bariery biurokratyczne, które uniemożliwiają cudzoziemcom pracę w takim wymiarze, w jakim byśmy i my, i oni tego oczekiwali? Mi się wydaje, że problem ewentualnie mógł wynikać trochę z czegoś innego, mianowicie z tego, że jeszcze do końca zeszłego roku na przykład przepisy dotyczące obywateli Ukrainy, którzy najliczniej oczywiście w Polsce przebywają, pracują, były bardzo mocno liberalne. To znaczy cudzoziemcy na przykład z Ukrainy między innymi, ale także z Gruzji, Armenii, Rosji czy Białorusi, mają cały czas zresztą, ale trochę na innych zasadach, taką ułatwioną ścieżkę pracy w Polsce. Tak? To znaczy obywatel na przykład Ukrainy mógł pracować w Polsce tylko i wyłącznie na zarejestrowanym oświadczeniu o powierzeniu pracy, które mógł zarejestrować pracodawca. To była bezpłatna procedura, bardzo łatwo dostępna. No i tych oświadczeń było rzeczywiście bardzo, bardzo wiele rejestrowanych. I trochę ta ścieżka, można powiedzieć, była bardzo liberalna i w różny sposób wykorzystywana. Trochę brakowało może kontroli też nad tym elementem. Od nowego roku przepisy się zmieniły i te elementy są trochę bardziej kontrolowane. Innymi słowy, wprowadziliśmy takie przepisy, które dają możliwości lepszego czy większego zarządzania tą migracją i też zarządzania tym rynkiem pracy dla cudzoziemców, można powiedzieć, tak? I takie instytucje jak między innymi Inspekcja Pracy, która jest odpowiedzialna, prawda, za badanie legalności chociażby zatrudniania cudzoziemców, zyskała pewne nowe narzędzia, które będą miały wpływ na to, że
myślę, że to będzie lepiej zarządzane. Natomiast z naszego doświadczenia, jeżeli miałbym powiedzieć, to wydaje nam się, że na przykład obywatele Ukrainy raczej szukają zdecydowanie legalnych ścieżek pracy w Polsce. Z ich punktu widzenia wydaje mi się, jeżeli tylko takie ścieżki są dostępne, a w Polsce są dostępne, to z nich bardzo chętnie korzystają, bo poświadczył o tym chociażby liczby, tak? Ile właśnie oświadczeń o powierzeniu pracy było zarejestrowanych w zeszłym roku, ile zezwoleń na pracę było wydanych, a także ile wniosków o zezwolenie na pobyt składają obywatele Ukrainy. Więc te ścieżki są bardzo chętnie wykorzystywane przez te osoby, ponieważ zdają sobie z pewnością sprawę z tego, że ewentualny nielegalny pobyt czy też nielegalna praca może się skończyć tym, że na przykład zakazem wjazdu przez jakiś określony czas do Polski. No tak. I to może być zdecydowanie gorszą sytuacją niż praca. A od ubiegłego roku mają swoistego rodzaju wsparcie w postaci Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników z Ukrainy, który powstał. I jest taki, w dużej mierze mogą tak jakby uzyskiwać pomoc w swoich takich różnych trudnych sytuacjach. Myślę, że także przedsiębiorcy w większym stopniu zdają sobie z tego sprawę, pomimo dużych kosztów pracy, że jednak zatrudnianie legalne jest znacznie dla nich bezpieczniejsze niż nielegalne. A proszę nam jeszcze powiedzieć, na ile Polska jest dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, no, głównie spoza naszej polskiej wschodniej granicy, krajem tranzytowym? To znaczy, czy to, że oczywiście w porównaniu z płacami w ich krajach w Polsce stawki są wysokie, ale jeszcze wyższe są w krajach dalszych, to znaczy w Niemczech dużo jest zapotrzebowanie na siłę roboczą, w Czechach, w Słowacji. Więc czy to nie jest tak, że Polska tak jakby staje się coraz bardziej krajem tranzytowym? Bo nawet jeżeli zyskają prawo pobytu, to nawet i te świadczenia socjalne są nieporównywalne z tym, co mogą dostać na przykład w Niemczech. No, statystyki pokazują, że cudzoziemcy bardzo chętnie do Polski przyjeżdżają i raczej to jest docelowy kraj, wydaje się. Polska jest na drugim miejscu pod względem zezwoleń długoterminowych wydawanych dla cudzoziemców w krajach Unii Europejskiej, tak? Tylko za Wielką Brytanią. To były dane za rok 2016, co prawda jeszcze, ale to pokazuje pewien trend i tendencję. Wydajemy coraz więcej wiz długoterminowych, czyli takich uprawniających do pobytu do roku czasu w Polsce. No i też ta rosnąca liczba cudzoziemców, którzy ubiegają się o zezwolenie na pobyt. To są naprawdę olbrzymie wzrosty rok do roku. To pokazuje z pewnością, że cudzoziemcy chcą w Polsce pozostać na okres dłuższy. Jesteśmy atrakcyjnym krajem dla cudzoziemców. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę.